Gdyby tak po prawej stronie było 0, no to nie byłoby sprawy, ale również myślę 4 punktów. A tak to będziemy jakoś zamieniać ten iloczyn. No i pierwsza rzecz, jaka się narzuca z wybranych wzorów matematycznych, to ten wzór. Iloczyn sinusów możemy zastąpić przez odpowiednią różnicę kosinusów. No to jedziemy. To jest pierwsze rozwiązanie, bo jeszcze będzie drugie. Sinus x razy ten drugi sinus 3x to jest minus 1 druga. I uwaga, na początek mamy kosinus sumy tych kątów 4x i odejmujemy kosinus różnicy. Pierwotnie to jest x minus 3x, czyli minus 2x. Ale minusa możemy sobie darować, bo po pierwsze kosinus jest funkcją parzystą, a po drugie wystarczy zmienić kolejność tych dwóch czynników. Już dostaniemy 3x minus x, czyli właśnie 2x. I to jest równe 1 druga, więc po pomnożeniu przez minus 1 z lewej strony mamy zawartość nawiasu kosinus 4x minus kosinus 2x. Z prawej strony jest minus 1, więc przenieśmy plus 1 jest równe 0. Teraz zastanówmy się, co dalej z tym zrobić. Kto wpadnie na pomysł wykorzystania tego wzoru, cofnie się. To będzie krok wstecz, więc dojdziemy z powrotem do tego. Absolutnie nie tędy droga, więc coś innego. Gdyby tak przyjąć 2x jako alfa, no to tutaj mamy kosinus 2 alfa. Jest na to wzór. Kosinus 4x, czyli 2 alfa, to jest, mamy teraz aż 3 wersje. Zamieńmy na kosinus. 2 razy kosinus kwadrat alfa, czyli 2x, minus 1. To nam daje po podstawieniu 2 razy kosinus kwadrat 2x minus 1 minus kosinus 2x plus 1, bardzo dobrze, jest równe 0. Po redukcji dostaniemy 2 razy kosinus kwadrat 2x minus kosinus 2x jest równe 0. To jest takie trygonometryczno-kwadratowe równanie, ale w uproszczonej wersji. Możemy potraktować kosinus 2x jako nową zmienną, nową niewiadomą, powiedzmy y. No i mamy 2 razy y do kwadratu minus y. Co robimy? No po prostu wyłączamy 2 razy ten y, czyli 2 razy kosinus 2x przed nawias, a w nawiasie dostaniemy drugi kosinus, czyli kosinus 2x minus, no z tego się zrobi 1 druga. I to jest równe 0. Tym razem ten iloczyn jest już bardzo dobry, bo po prawej stronie jest 0, więc będziemy rozwiązywać dwa odrębne równania. Pierwsze z nich to jest kosinus 2x równe 0, a drugie równanie to jest kosinus 2x równe po prostu 1 druga. Od tego momentu już łatwa końcówka. Potraktujmy 2x jako jeden symbol. Szukamy miejsc zerowych kosinusa, zatem 2x musi być równe pi drugich plus k pi. K to jest liczba całkowita. Po podzieleniu przez 2 dostaniemy x równe pi czwartych plus k razy pi drugich. Czyli do 45 stopni dodajemy całkowitą wielokrotność kąta prostego. Dobrze, to teraz druga wersja. Kosinus 2x jest równe 1 druga. To też traktujemy jako jeden symbol, kiedy kosinus jest równy 1 drugiej. Dla jakiego kąta? Na pewno to będzie pi trzecich, 60 stopni, ale również minus pi trzecich i to się teraz będzie powielać, powtarzać co okres, co czysta 60 stopni. Czyli może jednym wzorem napiszemy to. 2x to będzie plus minus pi trzecich plus 2k pi. Jeszcze dopiszmy, co to jest to k. K jest liczbą całkowitą. Po podzieleniu przez 2 dostaniemy x równe plus minus pi szóstych plus bez dwójki k razy pi. No i to jest już rozwiązanie lub rozwiązanie naszego równania. Przechodzimy do drugiego rozwiązania i na początek zajmujemy się tym sinusem. Sinus 3x to jest równe.
Mało kto pamięta, ale nie warto pamiętać, w zasadzie możemy to błyskawicznie wyprowadzić, co to jest. Swoją drogą kiedyś na maturze były takie dosyć wypasione tablice dostępne dla wszystkich uczniów i tam ten wzór był. Wyprowadźmy go szybciutko, dwie linijki wystarczą. Tutaj mamy x plus 2x, rozbijamy to 3x i korzystamy ze wzoru na sinus sumy kątów. Czyli sinus pierwszego kąta razy kosinus drugiego kąta. Dodać teraz odwrotnie, kosinus pierwszego kąta razy sinus drugiego kąta. I teraz kosinus 2x zastąpimy przez, uwaga, 1 minus 2 razy sinus kwadrat x. Chodzi o to, aby jednak przerzucić się na sinusa, bo tutaj jest sinus, czyli interesuje nas funkcja sinus, a kosinusa chcemy uniknąć. 1 minus 2 razy sinus kwadrat x. Tu się dało to zrobić, a tutaj też się da, bo dostaniemy 2 razy sinus x razy cosinus x, więc będzie cosinus x do kwadratu, a kwadrat kosinusa z jedynki trygonometrycznej przedstawiamy jako 1 minus kwadrat sinusa. Jeszcze może pomnożmy od razu przez dwójkę, która tutaj powinna być na początku, ale ja nie chcę tej dwójki tutaj. Czyli sinus x i teraz mamy no, 2 razy cosinus kwadrat x. To będzie 2 razy 1, czyli 2 minus 2 razy sinus kwadrat x. To już kończy sprawę, ponieważ po wyłączeniu tego sinusa przed nawias, sinus x w nawiasie dostaniemy to plus to. 1 plus 2 daje 3 i minus 2 sinus kwadrat x dodać minus 2 sinus kwadrat x, czyli minus po prostu 4 sinus kwadrat x. To jest ten wzór, który pozwala zamienić sinus 3x na sinusa x. Dalej, aby nieco skrócić zapisy, w miejsce sinusa x podstawię s. Dostaniemy sinus x razy sinus x, czyli s do kwadratu pomnożone przez to, co w nawiasie, czyli 3 minus 4s do kwadratu, co jest równe 1 druga. Po pomnożeniu obu stron przez 2 i po wykonaniu tego mnożenia dostaniemy, uwaga, minus 8s do potęgi czwartej dodać 6 razy s do kwadratu równe 1, czyli minus 1, no to da 0 po prawej stronie. To jest równanie dwukwadratowe. Już nie będziemy wprowadzać nowej zmiennej pomocniczej, tylko od razu będziemy wyznaczać s do kwadratu, co nie może być ujemne, od razu wiemy. Liczymy deltę po prostu. Delta to jest 36 minus 4 razy minus 8 razy minus 1, to by dawało minus 32. Wyszło 4. Także pierwiastek z delty jest równy 2. I szybko może tutaj obliczymy s kwadrat w pierwszej wersji. To będzie minus 6 minus pierwiastek z delty dzielone przez 2a przez minus 16. Tutaj mamy minus 8, na dole minus 16. To dostaniemy 1 drugą. Wynik dodatni, więc akceptujemy. I druga wersja lub s do kwadratu to będzie, tutaj zmieniamy znak przed pierwiastkiem z delty, minus 6 plus 2, czyli minus 4 dzielone przez minus 16, co daje ponownie wynik dodatni, 1 czwarta. No i już wiemy, że sinus do kwadratu to jest 1 druga lub sinus do kwadratu to jest 1 czwarta. Teraz, ponieważ my tutaj rozpatrujemy tylko jedną funkcję sinus, więc zobaczmy, jak wygląda jej wykres i odczytajmy zbiór rozwiązań ze szkicu wykresu. Nawet nie musi być jakiś specjalnie dokładny, bo wiemy, jak namierzyć te kąty. Pi szóstych na osi x-ów i jedynka na osi y-ków, charakterystyczne punkty, przez które przechodzi sinusoida. Oto ten szkic i teraz po kolei s do kwadratu jest równe 1 druga, czyli sam sinus x jest równe plus minus
pierwiastek z jednej drugiej, czyli możemy zapisać pierwiastek z dwójki dzielony przez 2. To my wiemy, o co chodzi. Tutaj pierwiastek z dwójki to mamy dostępny dla kąta pi czwartych, tutaj jest pi czwartych, oraz dla kąta 3 pi czwartych. Tak przynajmniej mamy w tym okresie podstawowym, od 0 do 2 pi. Jeszcze może naszkicujmy fragment tej prostej o równaniu y równa się pierwiastek z 2 dzielony przez 2. Mamy dwa takie rozwiązania, ale jeszcze mamy minus pierwiastek z 2 dzielony przez 2, to jest tutaj. Przecięcie będzie w tym miejscu i w tym miejscu. I to są kolejne ćwiartki. Widać, że mamy pierwszą ćwiartkę, potem drugą nie, trzecią, czwartą nie, piątą i tak dalej, szóstą nie, siódmą, czyli mamy nieparzyste wielokrotności kąta pi czwartych. Ale to też możemy zapisać jako pi czwartych plus i teraz będziemy dodawać albo odejmować w drugą stronę całkowitą wielokrotność kąta pi drugich. To jest dokładnie to rozwiązanie. Czyli stąd mamy to, możemy zapisać x jest równe pi czwartych plus k razy pi drugich. No i teraz druga możliwość, sinus x. Skoro kwadrat to 1 czwarta, no to sam sinus to będzie plus minus 1 druga. To akurat łatwe, taka prosta. No i tutaj może stąd zacznijmy. O! Punkty są idealnie widoczne, to jest pi szóstych, potem mamy 5 pi szóstych, następnie 7 pi szóstych i 11 pi szóstych. Co to by było? No to musiałoby być to. I faktycznie jest, bo proszę zobaczyć, ja tutaj mam dwa punkty, kratka w lewo, kratka w prawo od pi. Tutaj też, kratka w lewo, kratka w prawo od 2 pi. Tutaj też, kratka w prawo, kratka w lewo od 0. Czyli faktycznie to jest ten ciąg podwójny, czyli x jest równe plus minus pi szóstych plus k pi. I to jest jeszcze tylko to k. K należy do zbioru liczb całkowitych. To jest odpowiedź.